Cześć, czołgiem, tutaj Weekplayer, witam was serdecznie w kolejnej części z multiplayera z Battlefield 3. Tym razem jest to podbój, wielki podbój, a mapa Szydy Mawendu. Czy jakoś tak? No powiem wam szczerze, czekajcie, ja sobie muszę przyciszyć dźwięki z tego względu, że no niestety, ale teraz... Gdy nie mam przyciszania na słuchawkach, to trochę... Ciężko jest. Powiem szczerze, dzisiaj szukałem serwerów i nie mogłem nic ciekawego znaleźć. A, tam snajper jest, kamper pierdzielony. He. I co tu teraz zrobić, no? Cholera to wie. Ani w tam się człowiek nie ruszy. O, dobrze, że ten wyszedł. Przydałaby się jakaś amunicja. Nie, zaraz tutaj wylecą. Będzie się chciał gościu zemścić zapewne. Jak nie jeden, to drugi. No moją apteczkę zepsuliście. Panowie, nie może tak być. Gdzie następny? Przydałoby mi się, żeby któryś się ode mnie odrodził. Najlepiej właśnie posiadając amunicję. Kogoś delikatnie uszkodziłem, ale to nic nie daje. Bo tutaj, jeżeli na przykład mi zaraz wyjdą, to może nie tyle jak oni wyjdą, tylko jak ja wyjdę. Tam jest teraz już dwóch snajperów. A ja nie mam niestety już granatów. RPG latają. Ale kampie, no ale cóż. Zmienimy trochę miejscówę. O, wreszcie ktoś za mną przyleciał, ale przydałaby się... O, już tamtych też nie ma. Ha, mam cię! O, gdzie tu są drzwi? Trzeba się podleczyć trochę. Panowie, dawajcie amunicję, bo tutaj nie ma czasu. Kurde, ale posunąłbyś się, kolego. A, mam cię. A, następny mnie załatwił. Niestety, ale miałem serię, jak rzadko bywa. Aż ilu zabiłem? Aż 6 pod rząd. Wow. Czasem się zdarzy. Teraz pewnie będzie tylko gorzej. Bardziej zawsze, jak zaczynam nagrywać, to jest tragedia. Oh, fuck. A ten skąd był? To on leżał przede mną, czy ja myślałem, że to jest mój? Mam nadzieję, że on z tyłu chyba mnie załatwił, nie z przodu. Teraz nie wiem, dlaczego pokazywało mi, że z przodu mnie tutaj załatwił. No, wiedziałem, że tak będzie, że tutaj powoli i systematycznie będę dostawał po dupie. Nie wiem, dlaczego ostatnio odradzam się patrząc w dół cały czas. Bez sensu. Mamy wszystkie punkty? Nie, tam musimy iść. Boże, jak ja dawno na tej mapie nie grałem. Ha!
Ja sobie zrobię coś takiego. To się muszę podleczyć do końca. Ha! Mam cię! Lagi są? Mnie się wydaje. Ale zes, ale zes. O, ale mam asystę. Boże, ile tu kamperów. A, uratował mnie ktoś tam z tyłu. Trzeba trochę posiedzieć, podleczyć się. Co ja robię, co ja robię? Muszę chwilę tu posiedzieć, żeby się troszkę podleczyć. Nie mam granatów już, niestety. Niepotrzebnie je wcześniej zużyłem. Chociaż potrzebnie, bo zabiłem chyba gościa jednego. Co jest, panowie zwani? Schowaliście się? O, przepraszam was na chwilę. Dobra, oddzwonię sobie, jak zabiją mnie. A! Gdzie ja biegam? Nawet sam nie wiem. Ha-ha! Czy mi się uda? Czy mi się uda? Czy z nożem przylecie i mnie załatwią? Mam nadzieję, że mi się uda. Yeah. Aj, to jak nie z jednej, to z drugiej. Nie widziałem, co się dzieje. Dobra, ja za chwilkę wracam do was. O, witam ponownie. Niestety musiałem oddzwonić. Przez te kobiety. Wszystko przez kobiety. Kurde, kto tutaj? Oj, shit. Myślałem, że są gdzieś z przodu, a nie tutaj akurat z tyłu. No ale cóż, tak się to zdarza. Dobra. Jak nie tym razem, to kolejnym. Herman, gdzie siedzisz? Herman chyba tam na górze siedzi. Dobra, lećmy dalej. Przydałoby się przejąć to... A! Dobra. Idźmy dalej. Co tutaj mamy? Pewnie tutaj gdzieś z tej strony będą siedzieć. Teraz. Zobaczymy. Oj, leć, Wigleć, może cię nie załatwią. Leć. Masz apteczkę, kolego. O kurwa, teraz to mi się bardziej ona przyda niż jemu. Tu gdzieś snajpa siedzi. No dobra, idziemy dalej. Tam chyba. Dobra, chyba załatwiony. Dobra, można iść. Mam nadzieję, że bezpiecznie. Tutaj mnie pewnie zaraz ktoś trafi. Mam takie złe przeczucie. A masz granatę, a tam jest czołg, kurde. Ale jakiegoś gościa trafiłem. Dobra, co teraz? Myślmy szybciej, idziemy do A. Trzeba go zdobyć w końcu. Orzesz ty! Tam siedzą na dachu. Na szczęście udało się przeżyć. Dobra, idziemy.
Zaraz się wychylimy, pewnie od razu dostanę w pałę. No, no chyba ktoś lata na górze. Nie. Tutaj chyba bardziej na dole. Apla! Spokojnie, spokojnie, nie strzelaj we mnie, chciałem ci tylko snajperkę rzucić. Boże, snajperkę, apteczkę. Tam gdzieś jest gościu. Prośbę mu granatka. O, tutaj jest. O, matko boska, jak można mieć takiego zeza? Jak można mieć takiego bliska takiego zeza? Boże. A, jest trafiony. O! Chodź tu, kolego, daj no. Nieśmiertelnik. O, gdzieś jest na górze. O, tutaj wiedziałem, że muszę gościa załatwić. To jest jeden mój. Nie wiem, czy on jest medykiem, czy nie. Dobra, panowie. Nie no, Herman, dalej tutaj siedzisz. Kaczonkowy już zabił. Dobra, nie ma czasu tego sprawdzać. Trzeba tutaj jakoś bezpiecznie w miarę zejść. Nie będę się tutaj pchał, żeby spadać z góry. To powinien być łatwiej. Och! No, nic mi się nie stało. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Idziemy dalej. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Trzeba sprawdzić, gdzie są toczone główne walki. To jest mój, to nie. Nie będziemy chłopaka strzelać. Idę dalej, idę dalej. O, o, co się tam dzieje? Co to za wybuchy? Ha. Ludzie, jakby z tej strony. To jest mój, podnieśmy go. Tak, jakby ktoś z tej strony strzelał. Yeah. Chodźmy tutaj. Aaaa, ze mnie sierota. Reakcja zajebista. Mam refleks ślimaka, mówię krótko. Herman, dalej tu siedzisz? Boże, co za... Gościu, nie wiem. Okej, idziemy dalej. Mamy tu mamy. Tu chyba był ktoś z prawej. Nie, to chyba jest nasz. O! Tam naszego załatwia, a ja nie mam, nie mam. O! Akurat zacząłem przeładowywać, a ja nie mam tego odruchu, żeby. Jak przeładowuję mi, żeby kogoś zabić, na przykład z zwarciu, jak jeden na jeden, czy coś takiego, żeby zmienić szybko broń na tą drugą. Wiele osób, znaczy to tak się powinno robić oczywiście, bo szybciej łatwiej zmienić niż szybciej broń niż przeładować. Odrodzenie od wyskoku, reanimacja z wyskoku. I dlatego po prostu ja często, no nie radzę sobie w takich sytuacjach, nie potrafię tego, jakoś nie mam tego odruchu wyuczonego. Tak samo jak niektórzy po prostu potrafią, jak im się amunicja zbierze i akurat walcząc, tak, quick. Ty to umiesz po polsku mówić. Walcząc jeden na jeden potrafią na przykład zebrać broń na szybko przeciwnika, którego przed chwilą zabili, a akurat jest jeszcze jeden obok i go jeszcze do tego załatwić. Ja niestety tak nie potrafię, ale jak to się mówi, trening czyni mistrza. Może za kilkadziesiąt lat, jak wyjdzie Battlefield 18, będę potrafił już jakoś strzelać. Tam jakiś snajper. Trzeba się trochę podleczyć. Tak trochę latam bez sensu teraz. Tu jest gościu. Ale nie wiem, czy on czasem tam gdzieś za tym głazem czy kamieniem nie jest. A przejdźmy sobie tędy. Tu widziałem właśnie, leciałem w tą stronę, bo tutaj z tyłu gdzieś widziałem gości, że latali. O, właśnie jest. Ja pierdziele, co? Jak ja to zrobiłem? Czemu ja go noża nie za... Nie, no to jest lamerstwo totalne. Co ja teraz zrobiłem? Tragedia.
On miał zdrowie 0%. I to przed śmiercią jeszcze było, bo tak mu pokazywało. Ale mniejsza o to. Nie no, ale jak ja to mogłem tak spierdzielić? Wkurza mnie to odradzanie się. Nie wiem, dlaczego mi się odradza postać. Oj, oczywiście, kolejny raz mam Zeza. Nie wiem, dlaczego postać mi się odradza właśnie z... patrząc w dół cały czas. Może dlatego, że ostatnio zmieniałem sterowanie z samolotów, helikopterów na odwrócone. Znaczy kombinowałem z tym sterowaniem. Może to miało jakiś wpływ. Trochę się uczyłem. O, czołg! Dlatego to może było spowodowane tym, znaczy to jest może z tym spowodowane, że tak wtedy kombinowałem. Nie wiem, to się okaże. O, dawaj snajperkę, kolego. Boże, snajperkę, nieśmiertelnik. A tu się akurat drugi gościu odrodziło od niego. No ale jeden na jeden. Nie, tutaj nawet chyba z tyłu ktoś walił. Tutaj kolega dalej lata, to odrodzę się przy nim. Chyba, że zginie. Nie, żyje dalej. Uch. Kurde, to jest czołg. Muszę sobie zmienić na technika może zaraz. Nie ma za bardzo jak się wychylić. O, tam lecą, tam lecą, tam lecą. No. Kilka razy dostał nam. To gdzieś latają. Znowu tam poleciał, tam dalej, tam następny. A tutaj nasz stoi. Patrzy tylko tam. Ale ja zanim tam polecę, to albo ich załatwię, albo przelecą dalej. Także nie wiem, czy to jest sens, żebym tutaj leciał. Ale tym bardziej, że tutaj jest naszych trochę sporo. Także powinien sobie poradzić. O, bo gdzieś snajper jakiś wali. Trzeba się trochę schować na chwilę chociaż. Nie, tutaj nie mieli szans uciec, a to co ja robię w ogóle? Wracamy, kurde, gdzieś snajper. O, uciekamy, 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 uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Okej, okay, tu mamy czołg. A... yeah. O, nie ma się gdzie schować, lecimy na kamikadze. A, nie udało się, myślałem, że może mi się uda tego mojego kolegę. Chociaż odrodzić, uleczyć, odrodzić, tam jeszcze od, się skampił gdzieś w jakichś krzakach, nie widziałem go kompletnie. Ja tak miałem mało życia, stwierdziłem, że nie ma się gdzie nawet schować, a może się uda. Dobra, dziękuję za podwózkę, małą bo małą, ale zawsze coś. Lećmy dalej. Chyba już są praktycznie tutaj, ktoś jest, chyba? Nie. Tam chyba jest mój, ale wolę sprawdzić. Tu są gdzieś, granata im się rzuci. Ale to chyba nic nie dało. Tu jesteś, mam cię. O, tutaj z drugiej strony akurat mnie się załatwił. Jak pech to pech. Zamknęliśmy ich. A, czołg. Żem to szalił teraz. Wiem, to teraz spierdzieli. Dobra, może się przyda. Zmienić na technika teraz. Wejdźmy, wejdźmy. Ale nie do samochodu. Naprawić cię? Chyba nie potrzebujesz naprawy. O! To nie ma sensu, muszę sobie zmienić chyba. Jak zginę teraz, zmieni na zwykłego RPG-a.
O! Snajpa, snajpa! Niestety, niestety. Dobra, zmieńmy sobie na RPG-a. I lećmy dalej. Jesteśmy już tutaj w strefie zakazanej, że tak to nazwę. Przeparcie przeciwnicy do muru są bardzo. A. Co by tu zrobić? Tam jest czołg. A lećmy tędy. No dobra. Trochę to potrazaniem tam dobiegnę. Ale jest. Załatwiony jeden. Tam gdzieś jest jeszcze jeden, ale to chyba już sobie chłopaki poradzą. Czołg, raz trafiony. Trochę... trochę szkoda, że akurat przodem stoi. Ej, posuńcie się tam z tyłu. Wiedziałem, że dostanę prędzej czy później. Jest! Zwycięstwo! Zwycięstwo! Okej! Okay. Przepraszam za to ziemanie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Już wkrótce na moim kanale postanowiłem, że troszkę więcej będzie tego Battlefielda na moim kanale. Muszę trenować więcej, żeby być coraz lepszym, bo jak to się mówi, trening czyni mistrza. Dlatego serdecznie zapraszam do oceniania, do subskrybowania, abyś był na bieżąco z tym, co oglądasz. I to by było na tyle. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Jeżeli dotarłeś w ogóle do tego miejsca i tutaj do tego momentu i ten, to napisz w komentarzu. Jestem ciekawy, czy oglądacie to do końca. Co prawda to nie jest bardzo ważne, ale zawsze wiedzieć takie informacje. Dobra, dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye bye w kolejnym odcinku Weekplay.